9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Na zegarze 15 minut po 9:00 zaczynamy dzisiejszy, ostatni w tym tygodniu, temat dla reportera. 767-400-400 to numer do nas na antenę, już od razu przypominamy i witamy po pewnej przerwie Leszka Wspaniałego. Dzień dobry, witam serdecznie. I już mamy telefon. No dzień dobry, tak jest, słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwoniłam do was w środę, że lampa w Polkowicach na Bukowej 5 nie świeci. A wczoraj byli i załatwili, więc rozpoczynamy dzień od kwiatów i motyli dla tych wszystkich, co tak szybko po prostu włączyli się do tego. To będziemy dziękować tym osobom. Zareagowali i naprawili. Bardzo się cieszymy. Dziękujemy też za ten telefon. No to co, kwiaty i motyle. Pozdrawiamy bardzo gorąco. No i pięknie tak rozpocząć audycję. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Pozytywny początek tej audycji. Bukowa, zapraszamy Polkowice. Kolejne osoby. 767-400-400. Ostatni w tym tygodniu temat dla reportera. Pierwszy dla mnie w roli prowadzącego, ale też wczoraj miałem taką dość przyjemną sytuację z jednym z właścicieli restauracji w Głogowie, który no chciałby podziękować, wysłać kwiaty i motyle, ale wstydzi się, żeby zadzwonić. No to ja mówię, troszkę odwagi, no to wtedy kwiaty i motyle będziemy emitować. Nasz stały słuchacz chwalił sobie bardzo mocno ostatnio obsługę w Głogowskim Szpitalu Powiatowym. No zobaczymy, czy odwagi nabierze i zadzwoni do nas do audycji. Telefon doskonale zna, słucha nas na bieżąco. No i czy te kwiaty i motyle będą wyemitowane i czy odwagi starczy naszemu słuchaczowi, no to pokażę może dzisiaj najbliższe minuty, a może po weekendzie się zdecyduje, a na pewno nas słyszy, bo wiem, że słucha tematu dla reportera, a Radio Elka ma też nastawione cały czas. Myślałam, że jakiś temat zauważył, że został już zrealizowany, Nie, w tym przypadku nie, ale był bardzo zadowolony z tego, jak był zaopiekowany w Głogowskim Szpitalu Powiatowym, no i chciałby wysłać kwiaty i motyle, ale nie ma na tyle odwagi, żeby do nas zadzwonić, ale może nadejdzie taka chwila, że wykręci jednak 767-400-400 ten numer telefonu i no i te kwiaty i motyle powie, komu i za co będzie dedykował. Natomiast jak mnie nie było, rozumiem, że co nieco o sporcie mówiliście w temacie dla reportera, czy niekoniecznie? W ogóle. Mówiliśmy. Tak, słyszę, Kasiu, słyszę w twoim głosie, jak mówiliście o sporcie. Ja tak mówiłam na pewno. Słuchaj, o sporcie, zapowiadałam, że będziemy mówić o motokrosie, bo motokros w pewnym sensie został wywołany w temacie dla reportera, więc od razu zapowiedziałam, że w tym tygodniu będzie mowa też w popołudniowych rozmowach, zresztą to twoja rozmowa tak. Z Damianem Azminem i to dzisiaj po południu, więc słuchajcie uważnie. Tak. Ale teraz telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, taką sprawę mam. Mogę, żebyście zobaczyli na ten parking przy starostwie powiatowym w Głogowie, jak wygląda. No fatalnie wygląda, od lat. No, jak wygląda, tak wygląda. Może, bo oni z okna nie widzą tam, co mają, nie? Widzą na pewno, tylko nie mają środków, żeby zmodernizować i wyremontować ten parking, bo to jest temat sprzed kilku miesięcy, gdy rozmawiam. To mniej może na billboardy wyborcze. No ale to billboardy zawsze idą z komitetów wyborczych, to tam inaczej. To inna kasa. Inna pula pieniędzy. Aż wstyd podjeżdżać do starostwa. Dlatego lepiej na tym parkingu sklepowym stanąć. Tak.
No tak, ale to żona zaraz pójdzie i więcej tam straci. Zawsze jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi nawet z drugiej strony. Czyli to o to panu chodzi. Rozumiem. No. To, a jak czego oczy nie widzą, to tego sercu nie żalę. Rozumiem. No. Dobrze, dobrze. No. Ale przy najbliższej okazji zapytamy, czy są jakieś plany inwestycyjne i poprawa stanu technicznego parkingu. Niech robią coś tam, bo to ćwierćwiecza tam nic nie robią. Poczekajmy do wyborów. Po wyborach się pewnie dużo zmieni. To będzie jeszcze gorzej. A to tego nie wiem, to nie mogę powiedzieć. No. Po to się głosuje, żeby było lepiej. Właśnie. Dobrze, no. Dziękujemy ślicznie, będziemy pytać. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. No to widzisz, to nie wolno parkować na tym ładniejszym parkingu, bo za blisko sklepów. No i to nie tylko tego wielkopowierzchniowego, ale kilku innych. Tak, tak. Jest i kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Ja dzwonię w sprawie ulicy Portowej 1, dojazda Mikusa. Ja już dzwoniłam chyba dwa razy w tej sprawie. Tak? Chodzi o tą drogę. Nic nie zrobili. Tam są tak okropne dziury, że po prostu koło można urwać. Wie pan co, ja powiem tak, uzbrójmy się jeszcze chwilę w cierpliwość, bo ulica Portowa jest w programie remontów cząstkowych na wiosnę i mam zapewnienie z Urzędu Miasta, że i tam służby drogowe mają się pojawić i poprawić stan techniczny. Tak więc proszę dać jeszcze, nie wiem, może tydzień, dwa, jak to się nie poprawi, ale powinno się poprawić, bo dostałem cały wykaz ulic, które mają być na wiosnę, że tak powiem, poprawiane pod kątem stanu technicznego i Portowa też na tym rozkładzie jest. Aha, dobrze, to dziękuję bardzo. Dziękuję. Czekamy i jak się poprawi, to proszę o telefon, jak się nie poprawi, to też proszę się za jakieś dwa tygodnie przypomnieć, ale wierzę w to, że skoro no, w mailu mam wykaz ulic, które mają być remontowane i Portowa też tam jest w ramach remontów cząstkowych, no to nie pozostaje nic innego jak czekać, tylko żeby to stało się szybciej, a nie później. 767-400-400, drodzy słuchacze, zapraszamy, dzwońcie, telefonujcie, czekamy na kolejne zgłoszenia, kolejne tematy w naszej audycji do 9.45. Czekamy na Was w temacie dla reportera. Co do drogi prowadzącej na tor motokrosowy w Ogórkowie, to oczywiście też czekam na odpowiedź, bo wiem, że w temacie dla reportera słuchacze pytali o to, tak. czy są jakieś plany inwestycyjne w kwestii czy położenia asfaltu, czy zrobienia drogi z kostki, a nie szutrowej, tak jak jest aktualnie. Natomiast no, na te sobotnio-niedzielne pierwszą i drugą rundę Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Country Crossie, no będziemy jeszcze jechać taką drogą, jaką aktualnie mamy. No i tam jest też prośba, szczególnie jak jest sucho, żeby jechać powoli, do 20 km na godzinę, żeby nie zakurzyć tych, którzy jadą na rowerach na tor, czy też idą piechotą, tak więc tu kultura wymaga tego, żeby też zwracać uwagę na innych uczestników ruchu, a myślę, że biorąc pod uwagę, że zawody cross country czy motocrossu, czego by automobil klub nie organizował, zawsze są pod kątem organizacyjnym wzorowo zorganizowane. Emocji sportowych też nie zabraknie, bo szacuje się, że około 200 zawodników przyjedzie na tor w Górkowie przez te dwa dni i rywalizować będą w różnych klasach. Te kłady też będą od godzin porannych, będzie można już śledzić i obserwować to, jak poczynają to sobie już teraz, na nie? torze. Tak, sobota i niedziela. Od 10.30 w sobotę i od 9.30 w niedzielę. Przypomnę, że już od lat wstęp na imprezy organizowane motorowe, czy to country crossu, czy motocrossu jest wolny, tak więc wchodzimy za darmo. No a tam też przygotowana strefa cateringowa, żeby nie być, jak to się mówi, o suchym pysku przez kilka godzin. Jeśli fani sportów motorowych są tacy, którzy potrafią obserwować to przez kilka godzin, no to będą mogli coś zjeść czy się napić. No i oczywiście dopingować tych, którzy tam na torze będą rywalizować. Zapraszamy i przypominam, że dzisiaj po południu o tym też rozmawiamy w propozycjach na spędzenie weekendu. Będziemy też zapraszać do Suchej Górnej, do pałacu w Suchej Górnej. Górnej Suchej. Jak ktoś jeszcze nie widział tego pałacu, to zapraszamy. Jak ktoś widział kiedyś, to też zapraszamy, żeby zobaczyć, co się zmieniło. No i dużo atrakcji na ten dzień zaplanowano, na te oficjalne otwarcie, uroczyste otwarcie pałacu w Suchej Jest Górnej. Telefon. Teraz kolejna osoba. Dzień dobry, witamy. Halo. Dzień dobry. Słuchamy. Chciałbym takie zgłosić tą sprawę. Chodzi o tablicę kierunkową przed zjazdem na Polkowice. To jest kierunkowana, że dwa pasy idą na wprost do Zielonej Góry. Troszeczkę jest za późno. Według mnie to powinien być obiad wcześniej, żeby informował, że te dwa pasy idą na wprost, a zewnętrzny idzie w kierunku Polkowic. Bo gdy się dojeżdża do tych znaków, już tego co jest teraz zamontowane, zaczyna się zaraz
linia ciągła. I samochody niejednokrotnie w ostatniej chwili ustawiają się na pas w kierunku Zielonej Góry. Mówi pan o S3 tutaj, o zjeździe ze Strójki. Tak, S3, tak. Od Lubina co do Polkowic. Też to zauważyłem, że no, prawoskręt jest zbyt późno chyba sygnalizowany i w ostatniej chwili kierowcy, którzy... Odnośnie poziomych znaków, praktycznie one są równe. Tylko chodzi o to, że te, co są tablice na Polkowice i na w ogóle te zielone, co są na wiadukcie, on powinien być wiadukt wcześniej. I wtedy by to lepiej by to było zorganizowane. Bo ci, co wiedzą, to wcześniej się ustawiają na ten środkowy pas, że te dwa pasy idą prosto do Zielonej Góry, no to już to jest takie ułatwienie, to, ale to ludzie, którzy wiedzą, a którzy nie wiedzą, praktycznie na ostatnią chwilę skakują i niejednokrotnie to blokuje, bo osobówki tną. No, już nieraz widziałem takie zdarzenie, że mogłoby dojść do tragedii. Mhm. Mamy zanotowane, przekażemy pana sugestie. No, pewnie takiego oznakowania z dnia na dzień się nie postawi, natomiast no, przekażemy pana sugestie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. I do usłyszenia. Miłego dnia, oczywiście. I udanego weekendu, bo to już blisko. Ten weekend też jarmarkami wielkanocnymi. No właśnie, miałem mówić, że najnowszy artykuł, który się pojawił, to folklor, rękodzieło, wielkanocne przysmaki, a to wszystko w Radwanica. Tam bardzo taki... Tam z przytupem. Program bogaty. A to już jutro. To już jutro. I przypominamy też, że niedziela handlowa jest, żeby wszyscy wiedzieli, żeby pamiętali, że jak ktoś nie zdąży zakupów w sobotę, to można w niedzielę. Mhm. A teraz odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z Lubina. Tak. Chciałam się zapytać, czy na ulicy Słonecznej w Lubinie można by było postawić kosze na śmieci? Bo jak ulica długa, może ona nie jest taka duża ta ulica, długa, to nie ma ani jednego kosza na śmieci. Już notuję. Ulica Słoneczna, Lubin, tak? Słuchamy. Lubin, tak. I jeszcze chciałam się zapytać, bo dziury tam są takie na ulicy, że naprawdę, a jeżdżą ludzie do przychodni, więc chyba trzeba by było, przyjeżdżają z różnych miast też do tej przychodni na Słonecznej, więc chyba naszą wizytówką trochę też powinno być to, żeby ta ulica była troszeczkę załatana, że tak powiem. Czyli tak, prośba o postawienie koszy na śmieci, których w ogóle nie ma, i prośba o naprawę nawierzchni. Tak, tak. Kosze są, wie pan, tylko że one są w podwórkach. O. Tych koszy praktycznie nie widać, bo one się tam z tłem mogą zlewać. Są zielone i ale komu przyjdzie do głowy pójść na podwórko i wyrzucać śmieci, jeżeli ma tylko papierek po cukierku, to woli chyba jego rzucić na trawę, prawda? No, lepiej, żebym miał okazję do wyrzucić do kosza. Taki papierek to dużo miejsca w kieszeni właśnie, nie ale zajmuje. Ale jak ulica, no mówię, jest ulica, nie ma ani jednego kosza. A wczoraj zauważyłam różne rzeczy, nieczystości, które tam są. A ta ulica to taka wąziutka i jednokierunkowa, nie? Jednokierunkowa, tak, tak. Mhm. Dobrze. Tylko mówię, jest bardzo dużo ludzi tamtędy przechodzi, bo jest przychodnia. Mhm, tak. I po prostu, no fajniej by było, żeby było czyściej. Nawet powiem, że wczoraj spotkałam panią z Wrocławia, która była zaschwycona naszym placem za PKS-em, ten skatepark. Mhm. Więc można zadbać o jeden jakiś obszar. Teren? No to zadbajmy o drugi, prawda? Oczywiście. Słoneczna zanotowana odnośnie koszy na śmieci i załatanie dziur, tak więc będziemy działać. Fajnie. Pięknie dziękuję. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Znam ulicę. To nie zna jak na Google Maps. Nie, znam ulicę z jeszcze czasów, że tak powiem, szkolnych, bo się wysiadało niedaleko Sezamu właśnie na Śląskiej i się szło tamtędy właśnie do szkoły. Ta Słoneczną się mijało, ale najlepsze zawsze były obrazki, jak człowiek wysiadał z autobusu i przede wszystkim co widział, to od godziny 7:30 już siedzących panów na ławeczkach pod sklepem, czekających po prostu na to, żeby iść spać po nocce. Wczoraj też sporo osób było na ławeczkach popularnych na placu Festynowym nad Odrą. Tak, sporo było tych osób. Kasia Rososzko tam była, galerię zdjęć z przywitania wiosny możecie zobaczyć. A jak mówiliśmy już o jarmarkach, to Radwanice swoją drogą, ale też jutro Kotla. Od 16 do 19 zapraszam na jarmark wielkanocny w sali wiejskiej w Kotli. Tam będzie kiermasz ciast, potraw świątecznych, ozdób wielkanocnych. Też tradycyjne już rozstrzygnięcie konkursu na kartkę wielkanocną gminy Kotla. Przypomnę, od 16 do 19 jutro w sali wiejskiej w
w Kotli będzie można nabyć to nieco przed świętami i posmakować. No i bardzo nas to cieszy, że będzie można coś tam zjeść dobrego. W ogóle tych pyszności będzie teraz... Aż strach weekend. Właściwie iść wychodzić, do tej strach wychodzić z domu. Tak. Ja dzisiaj na przykład między serwisami pojadę do domu dziecka na ulicy Folwarcznej w Głogowie. Tam jest konkurs pieczenia ciast. Dzieciaczki pieką co nieco, ale też w celu charytatywnym, żeby ciasta przekazać na jutrzejszy kiermasz wielkanocny Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Dowiem się szczegółów, gdzie ten kiermasz, w jakich godzinach, gdzie będzie można te ciasta nabyć, a dzisiaj jury zacne, bo składające się ze znanych głogowskich cukierników. Tak więc pod ich okiem pewnie młodzież przygotowywała te ciasta i około 10:30 myślę będzie już rozstrzygnięcie, tak więc tam pojawię się z mikrofonem i aparatem. No i przygotuję dla Was informację, jak to tam wyglądało właśnie na Folwarcznej w domu dziecka. Tak więc oczekujcie na ciekawe informacje dziś, zresztą tak jak codziennie, w portalu regionu miedziowe.pl. No, dziś jeszcze będziemy Was zapraszać na wiele imprez, które już w nadchodzący weekend. A dzieje się, dzieje w weekend, 9:30 już na zegarze, no drodzy słuchacze, mówić, więc teraz robimy krótką przerwę reklamową i zaraz do Was wracamy. No i już mamy 9:32, a do 9:45 czekamy w temacie dla reportera na kolejne tematy, zgłoszenia, może tematy przypominajki, może będą jeszcze dobre wieści, jeszcze będzie okazja wysyłać kwiaty i motyle, to zależy wszystko od Was, drodzy słuchacze, to dla Was audycja, więc zapraszamy 767-400-400. Tak, czekamy na Wasze telefony, a Wy w portalu regionu miedziowe.pl w dziale co, gdzie, kiedy i nie przegap, planujecie najbliższe dni, no skoro już wróciłem, no to pozwólcie, że troszkę o sporcie. Proszę. Jest przyzwolenie? Mogę? Tak, proszę. Dziękuję bardzo. No, jutro taki pożegnalny mecz, jeśli chodzi o siatkówkę w Głogowie, bowiem przedostatnia kolejka Tauron pierwszej ligi, a ostatni domowy mecz na tym szczeblu rozgrywkowym KGHM SP Chrobrego, bowiem no, tabela nie kłamie. Niestety w przyszłym sezonie Chrobrego w gronie pierwszoligowców już nie będzie, tak więc pożegnanie z pierwszą ligą, spadek do drugiej ligi, a w tym ostatnim domowym meczu podopieczni Dominika Walencieja zagrają z drużyną akademików z Krakowa. To spotkanie jutro o godzinie 18 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 na osiedlu Piastów Śląskich. Zapraszamy na to spotkanie. Tradycyjnie na mecze siatkarzy wstęp jest wolny, tak więc zapraszamy serdecznie jutro na 18 do SP3 mecz KGHM SP z Chrobry Głogów, AZS AGH Kraków. Jutro o 18 Tauron pierwsza liga. Pożegnalny mecz tak naprawdę, bo drużyna Chrobrego słabo sobie poczynała w tym sezonie, no i w przyszłym będzie walczyła na parkietach, ale drugoligowych. No to koniecznie, kibicujcie, zapraszamy, zachęcamy, skoro jest to no, w sumie ważne spotkanie. No tak, ważne. Zgadza się, no bo zapewne kibice będą chcieli podziękować za walkę ostatecznie, no nieudaną, jeśli chodzi o zachowanie ligowego bytu, ale myślę, że i siatkarze będą chcieli podziękować swoim kibicom za wsparcie przez cały sezon. Właśnie. Takie mam przeczucie. Więc zapraszamy bardzo gorąco, a teraz zapraszamy do telefonowania, bo to jest temat dla reportera i czekamy na kolejne zgłoszenia, tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji naszych dziennikarzy z Lubina, z Polkowic, z Głogowa, a chodzi oczywiście o miejsca różne w Zagłębiu Miedziowym. Polkowice i okolice Lubin, okolice Głogów, okolice, zapraszamy, zachęcamy. 767-400-400. Tak. Mówiliśmy o zawodach country crossu. Pogoda jaka ma być w weekend? Ładna chyba, nie? Takase. Takase. To taka japońska. To zależy. Tak, po japońsku. To zależy o jakiej porze dnia, bo jutro do południa słonecznie, po południu chyba nawet momentami deszczowo. I bardzo wietrznie. A co? No to po motokrosie będzie się super jeździć. Znaczy, powiem Wam, że jak przez te lata człowiek rozmawia z ludźmi, którzy rywalizują, czy to w motocrossie, czy w country crossie, no to jedni lubią jednak, jak się kurzy, inni wolą po błotku. To tak samo chyba jak z biegaczami. Jedni po płaskim, a drudzy po wertepach. To tak jak z tymi, jak z kotami i z dzikami. Dziki po błotku, koty niekoniecznie. Telefon odbierzmy. Dzień dobry, witamy. Halo, halo. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Czy ktoś tam jest po drugiej stronie? Halo, dzień dobry. Słuchamy. Mam taką nietypową sprawę. Otóż z poniedziałku na wtorek w nocy zginęła spod sklepu ławeczka na osiedlu Kopernik w pawilonie 67. Stała chyba ze 7 lat. I ktoś sobie ją pożyczył i tak ona jest potrzebna.
I ten, jakby ktoś miał taką jakąś ławeczkę do oddania czy coś, to bym chętnie przyjęła, ale panie sobie siedziały przed sklepem, zanim się sklep otworzył albo coś. No i jest naprawdę ciężko. I taka moja sprawa. Może do Radio Jarmarku taka sugestia. No taka sugestia, ale no takie tak się nie robi, żeby komuś tak sprzątnąć spod nosa. Ja przeszedłbym się po innych lokalach. Mówiąc wprost, po prostu ktoś ukradł wszędzie tą ławeczkę. Wszędzie było szukane, po parkach i po lokalach, wszędzie, nigdzie nie ma. Ktoś po prostu sobie wsadził w samochód, albo coś odjechał, albo na działkę se wziął, albo wiosna, albo na cmentarz, albo gdzieś za swoją posiadłość. No tak to jest i mam taki żal. No, wcale się pani nie dziwię. Rozumiem, że pawilon 67 na targowisku na Saturna, czy o jakiej lokalizacji mówimy? Tak, na Saturna, sklepu Szysta Pani. I tam zniknęła ławeczka, a stała 7 lat. No, to długo wytrwała, aż ją ktoś w końcu pozwolił sobie... Aż ją ktoś kupną sobie pożyczył i tak ubolewam nad tym i tego, no. A może ten, który skubnął nas słyszy i oddałby to na miejsce, odniósł, odwiózł? No właśnie, ja bym tak... myślała, że ktoś może, kto skubnął, to przyniesie. Jak ktoś skubnął, to skubaniec. Tak. A tak czy inaczej, jeśli ktoś ma na przykład jakąś niezagospodarowaną ławeczkę i chciałby oddać, no to podrzućcie pod pawilon 67 na Saturna i tutaj pani będzie zadowolona. Bardzo bym była wdzięczna. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. A już tak na zaś, że tak powiem, to trzeba by ją tak jakoś zakotwić może, żeby ten potencjalny przyszły skubaniec, żeby jej nie miał utrudnione zadanie, żeby ją stamtąd zabrać. Taka moja sugestia. Nie wiem, czy to pomoże, bo jak ktoś się uprze, to wiesz, znajdzie sposób. No, to na pewno. To Polak potrafi przecież wymyślić przysłowie, prawda? No właśnie, szkoda, że takie rzeczy też potrafi czasami. Moi drodzy, 9:37 na zegarze, to jeszcze do 9:45 jest czas. Odbieramy kolejny telefon. Dzień halo, dobry, halo. Witamy. Dzień dobry. Dzwonię do was, ponieważ macie moc sprawczą, a wcześniej w rozmowach o Wydziale Komunikacji są kolejki. A jeśli ktoś zgubił tablicę rejestracyjną BGL 69188, widziana była ostatnio na rogu Saturna Gwiaździsta, tam na Żywopłocie. BGL 69188? 8, tak, mhm. tak. Na Saturna? Na Saturna, na skrzyżowaniu Gwiaździsta, na górze, okay. Przy Żywopłocie, tam jest taka zatoczka, bo to zdobyć taką tablicę lub wtórnik, coś takiego, to znowu są problemy. Także tak za waszym pośrednictwem przekazuję. Jasna sprawa, także właścicielu pojazdu o numerze rejestracyjnym DGL 69188, twoja tablica rejestracyjna widziana była ostatnio w okolicach Saturna Gwiaździstej, tu przy skrzyżowaniu. Tak nasz słuchacz dzielnie ci i zgłasza. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy. No i fajnie taka tutaj pomoc od naszego słuchacza dla właściciela pojazdu. Tak więc, jeśli zauważyłeś, że masz braki w aucie, jeśli chodzi o jego oznakowanie, no to DGL 69188 w okolicach skrzyżowania Saturna z Gwiaździstą, tam gdzieś w okolicach Żywopłotu, tą tablicę rejestracyjną, drogi kierowco, znajdziesz. 767 400-400, ten numer telefonu do waszej dyspozycji jeszcze tylko przez niespełna 6 minut. Ładnie nam dzisiaj upływa z telefonami ten temat dla reportera. No i liczymy, że jeszcze kilka do końca piątkowego wydania audycji odbierzemy. Tak jak pewnie fani piłki ręcznej KGHM Chrobrego Głogów liczą na to, że 3 punkty w niedzielę zostaną w Głogowie w meczu Orlen Superligi Szczypiornistów. Korotop Gwardia Opole przyjeżdża do Głogowa na to spotkanie. Mecz o godzinie 15 wyjątkowo, no ale prawa telewizyjne rządzą się też tym, że to właśnie telewizja decyduje, o której mecze mają być rozgrywane, bo zazwyczaj przecież, jak doskonale wiemy, Chrobry rozgrywa swoje mecze o 18. Tym razem wyjątkowo w niedzielę o 15. Czyli... Tak. Czyli czekaj, jak pod telewizję, czyli pod publiczkę, można powiedzieć. Tak, pod publiczkę, ale tak naprawdę prawdziwy kibic woli emocje na żywo, a nie przed szklanym ekranem, tak więc zapraszamy na trybuny w niedzielę, jeśli chodzi o halę imienia Ryszarda Matuszaka, a w poniedziałek na finał tej serii, jeśli chodzi o Orlen Superligę, mecz w Lubinie w hali RCS-u Zagłębie. O 18:00 zagra z MMTS-em Kwidzyn, tak więc sobota i niedziela z piłką ręczną. Oprócz oczywiście tego, że weekend pod znakiem country crossu i jarmarków wielkanocnych w regionie.
Dobrze. Jeszcze tak 5 minut wygląda. Niecałej audycji i zapraszamy. 767-400-400. Jeszcze możecie do nas zadzwonić, jeszcze jeden temat zgłosić, zaproponować, co trzeba poprawić w naszym regionie. Może macie jakiś pomysł, może jakiś apel do mieszkańców naszego regionu o pewnego rodzaju zachowania, może jakieś opinie chcecie wymienić między sobą albo poradzić sobie nawzajem w jakiejś sprawie, bo czasami tak to się odbywa w naszym temacie dla reportera, ale pamiętajcie, jeszcze teraz to już niecałe 4 minuty. 767-400-400. Niewiele czasu faktycznie zostało, żeby zadzwonić do nas, poinformować nas o tym, co jeszcze tam ciekawego. Może właśnie jakieś takie kwiatki jeszcze i motylki by się przydały. Może ktoś z was, drodzy słuchacze, chciałby zostawić taką dobrą wiadomość i taki znak podziękowania. To właśnie kwiatami i motylami można to zrobić. I tak było na samym początku audycji. I tak liczyliśmy, że to będzie taki dobry początek na kolejne kwiaty i motyle, ale jak na razie nie. No jak na razie nie, ale myślę, że może dzisiaj jeszcze na finał w ciągu tych ostatnich 3 minut ktoś zadzwoni. Wiemy na przykład, że na warsztatach Zespołu Szkół Politechnicznych podczas praktyk uczniowie słuchają tematu dla reportera, bo właśnie dostałem filmik z tego, jak nas słuchają. Nie mają chyba nic do zgłoszenia, bo nie dzwonią, ale miejmy nadzieję, że słuchacze z regionu jeszcze do nas dzisiaj zadzwonią, bo w weekend oczywiście od tematu dla reportera macie chwilę przerwy i odpoczynku, wtedy zwiedzacie region, uczestniczycie w imprezach wszelakich, no i obserwujecie to, co dzieje się wokół was, żeby w poniedziałek nam oczywiście nowe tematy zgłosić, a jak coś się poprawi, no to te jakże charakterystyczne kwiaty i motyle. Na razie telefonów brak, to ja jeszcze podpowiem, że w naszym portalu miedziowe.pl kolejny artykuł, kolejne świeże newsy, a zarazem kolejna propozycja, jak spędzić czas wolny w naszym regionie. Ścinawskie Kaziuki 2024, o tym przeczytacie właśnie w naszym portalu. Szykuje się tradycyjne przedświąteczne wydarzenie w Ścinawie. To już właśnie w najbliższą niedzielę, niedzielę palmową 24 marca na terenie Centrum Kultury i Biblioteki. Podczas imprezy odbywać się będą różnego rodzaju konkursy, warsztaty, pisankowe zagadki, występy grup artystycznych oraz folklorystycznych. A na stoiskach wystawionych przed budynkiem będzie można znów też i tutaj zakupić smaczne wielkanocne ciasta i wyroby artystyczne lokalnych twórców. No i szczegóły to już u nas w portalu miedziowe.pl. To ładnie powiedziałaś. Wyroby. Tak przez rrr, tak ładnie. Ale człowiek aż się głodny robi, jak mówi o tych jarmarkach. No niestety, wiem, ale no chciałam powiedzieć, że to też będzie się działo i że o tym już można przeczytać u nas w portalu miedziowe.pl. To co? Robimy dalej? No czekamy. Jeszcze 2 minuty niecałe pozostałe, więc drodzy słuchacze, no my cały czas jednak tutaj dyżurujemy przy telefonie, liczymy na to, że jeszcze ktoś zadzwoni na koniec naszej audycji. Ale jak na razie to telefonu brak. Tak, no ale w tej ostatniej minucie jeszcze śmiało możecie zadzwonić, bo tak jak wspominałem, przez 2 dni z numeru telefonu, jeśli chodzi o temat dla reportera 767-400-400, nie będziecie korzystać. Dopiero w poniedziałek od 9.15 będziemy na was czekać. A planując weekend, oczywiście nie zapomnijcie o dziale Nie przegapić. Planujcie go z nami, właśnie. Tak, dokładnie. Koniecznie. Z portalem regionu miedziowe.pl. No, będzie to pracowity weekend, ale będzie trzeba też połączyć przyjemne z pożytecznym, bo jak człowiek pojedzie na jarmark, to sobie coś zakupi, coś spróbuje. Coś sobie zje. Potem zdjęcia z tych wydarzeń będziecie mogli oczywiście zobaczyć na miedziowe.pl, nie tylko z meczów, ale i z country crossu, i z jarmarków, i z pewnego wydarzenia, które jutro jest planowane na osiedlu Paulinów w hospicjum, ale nie będę uchylał rąbka tajemnicy. Jutro też w weekend śledźcie portal regionu miedziowe.pl. Tam bardzo symboliczne i ciekawe wydarzenie jutro przed południem. To co, kończymy na dzisiaj temat. No, wychodzi na to, że kończymy, bo nikt do nas nie dzwoni. To w takim razie koniec dzisiejszej audycji, koniec tematu dla reportera. Do usłyszenia, do zobaczenia. Poniedziałek o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.